Błogosławiony Edmund Bojanowski w ten stamencie dla sióstr zostawił zalecenie miłości i prostoty. Prostota była jego cechą szczególną. Przejawiała się w prostej modlitwie, w prostym spojrzeniu na drugiego człowieka, w którym widział Chrystusa i niósł pomoc. Często pisał o prostocie, że jest przejawem piękna. Nazwał ją, że prostota jest niziną, na której zwykł się rozlewać Duch Święty. Był zauroczony prostotą ludu wiejskiego, a szczególnie dziecka. I mówił: dzieci są czyste i szczere, a ich przejawem jest prostota. Zadanie na dziś dla Ciebie. W prostocie serca powiedz coś dobrego drugiemu człowiekowi. Na przykład: dziękuję Ci za Twój uśmiech.